dosłownie godziny dzielą nas od walki Mameda Khalidowa z Tomaszem Adamkiem. Mnie drażniły takie walki na początku, już mi dawno temu przeszło, a po walce Ngannou z Furym, czy to Fury go zlekceważył, czy nie, coraz bardziej się, może nie przekonuje, ale coraz mniej to denerwuje, a wręcz w ogóle nie denerwuje. Jak ty podchodzisz do tego pojedynku? Nie wiem, co ci powiedzieć, bo tak naprawdę jest dużo niewiadomych, tak? X lat, Tomek nie walczył w ringu, Mamed pierwszy raz w boksie. Uważam, że jakby to były rękawice od MMA, to bym był, raczej no, stawiałbym typowo na Mameda. To są jednak zasady bokserskie, więc można powiedzieć, że na 99% bokser, dobry bokser, no, Tomek był mistrzem świata, no, powinien wygrać za 9 na 10 razy z dobrym zawodnikiem MMA. No ale tylko, że też nie zapominajmy i pamiętajmy o tym, że Mamed dobrze się prowadzi cały czas, jest w reżimie treningowym, jest mega, mega talentem ruchliwym, to jest tylko 6 rund, więc mnie nie zdziwi żaden wynik. A to i tak mnie zdziwiłeś trochę, że w małych rękawicach byś postawił na Mameda, bo mam wrażenie, że w tych małych rękawicach to też oczywiście jest inna obrona już, do tego Tomek nie jest przyzwyczajony, ale jednak bokserzy kopią mocniej niż zawodnicy MMA. Już to powiedziałem niedawno w studiu, a nie dlatego, że są silniejsi, tylko dlatego, że mają inne ustawienie nóg i to wynika z tego przede wszystkim. Ja mam wrażenie, że być może nawet bym bardziej stawiał na Tomka w tych małych rękawicach, ale widzę, że nie zgadzasz się ze mną. Wiesz, też bierzmy pod uwagę, że jest walka w oktagonie, a nie w klatce, a nie w ringu. Nie ma narożników, więc to też dla chleb powszechny dla Mameda. Mamed też dobrze się porusza na tych nogach. No nie wiem, bo nie skupiałem się i jestem skupiony na sobie od początku roku. Typowo swoje treningi z trenerem analizujemy, skupiamy się. Gdzieś tam coś przeczytam, coś zobaczę, ale nie wiem, nie zastanawiałem się tak, nie rozkładałem. No, zobaczymy w sobotę. W sumie najważniejsze pytanie jest, ile Tomka zostało w Tomku, prawda? Jak się już ma tyle lat na karku i jednak parę lat się nic nie robiło, to jedna wielka niewiadoma. Wiesz, zawsze tak jest, nie? No, przed każdą walką gdzieś wiemy dużo o danym zawodniku, o drugim zawodniku, tylko kwestia w dniu walki, ile z danego zawodnika zostanie, tego najlepszego, ile się wyciągnie, ile się dociągnie, jakieś tam niedociągności. Okej, okay, a pamiętam kiedyś Mamed przyjechał do Wrocławia parę ładnych lat temu, kiedy miał się zbić z Melvinem Enhoffem i tutaj z Mateuszem Mastarakiem sparował, z Tarielem Zadukelim. Czy te wasze światy w Częstochowie też się jakoś te drogi się krzyżują między zawodnikami MMA a bokserami? Czy ty już miałeś w ogóle do czynienia z takimi sparingami z chłopakami z MMA? Pomagałeś komuś? No tak, przerabialiśmy to nawet na początku kariery, jak debiutowałem, pierwsze walki, gdzie nie było pieniążków, gdzie nie było możliwości sprowadzać zawodników, to się brało chłopaków właśnie czy z bojówki, czy ze sportów walki mieszanych i wiadomo, no, każdy sport sztuki walki, no, czy to w MMA, czy w K1, czy w kickboxingu, są ręce, jest boks, więc każdy z nich coś tam liznął. No, no nawet współpracuję, czy to z Irkiem Cholewą, mój fizjoterapeuta, trener od przygotowania motorycznego, to też jest były zawodnik właśnie mieszanych sztuk walk, wiem, na salce dużo nas też się mieszamy, więc no to nie jest nic nowego dla zawodników MMA. Na pewno dużo łatwiej zawodnikowi MMA mierzyć się z bokserem na zasadach bokserskich niż bokserowi na zasadach w parterowych. To spytam cię o coś innego, bo słyszę, już kilka razy słyszałem taką opinię, że o tyle będzie łatwiej, znaczy trudniej Adamkowi, że ci zawodnicy z MMA biją tak nieortodoksyjnie, czyli w takich dziwnych płaszczyznach, czyli wyprowadzają ciosy, których pięściarz się być może nie spodziewa trochę, bo tak trochę są te ciosy dziwnie bite, nietechnicznie. Czy też takie odniosłeś wrażenie, kiedy sparowałeś z chłopakami z MMA, że czymś cię zaskakiwali właśnie jakimiś takimi dziwnymi ruchami, co cię zaskoczyło potem w takim sparingu? Tak, to dobrze mówisz, tylko że nie wiem, kto tam będzie sędzią, na jaki to będzie sędzia wyglądał, bo ile razy uderzy jakiegoś, nie wiem, super puncha, czy supermana, czy no, obrotówki nie uderzy, tak? No to
pamiętajmy, że na sparingach można zrobić trochę więcej rzeczy niedozwolonych niż na walce, tak? No, na walce jest sędzia raz zwrócił uwagę, drugi raz zwrócił uwagę, więc nie wiem, jak to będzie sędzia ringowy patrzył, to myślę, że duża robota będzie tutaj, jeżeli chodzi o sędziego ringowego, na co pozwoli jednemu zawodnikowi, na co pozwoli drugiemu zawodnikowi, czy to pracę w klinczu. No wiadomo, w boksie jest inny klincz niż w mieszanych sztukach walki, więc tutaj wszystko zależy od trzeciej osoby w ringu, na ile pozwoli któremu zawodnikowi. Ale wnioskując po twojej pierwszej odpowiedzi, domniemywam, że jednak stawiasz na Tomka Adamka na dystansie tych 6 rund. Znaczy, no myślę, że nie zdziwi mnie żaden wynik tak naprawdę. Ale domyślam się, że to jest tylko ta pochodna tego wieku Tomka, tak? No i też nieaktywności. No tak, w sumie to powinno zaznaczyć, bo gdyby Tomek był w swoim sztosie, to raczej nie, swoje to, płaszczyźnie. To byśmy się nie zastanawiali, tak? No, zawodnik, który jest aktywny cały czas w ringu, w walce, to byśmy nawet się nie zastanawiali, tak? Byśmy mogli tylko dyskutować na temat ilości rund i czasu, tak? A jeżeli no, Tomek nie walczy chyba 6 lat, no to można biegać, można uderzać w worek, ale jednak jak nie mamy tego kontaktu fizycznego z drugim rywalem, to jest jakiś tam znak zapytania. Oczywiście ty jesteś w szczycie swojej kariery bokserskiej, więc takiego wypadu na stałe nie zrobisz. Natomiast gdyby była fajna oferta, taka walka na przykład z Mamedem Khalidowem za solidne pieniądze, poświęciłbyś 3-4 miesiące, odpuściłbyś taki prawdziwy boks, a zmierzyłbyś się w takiej walce? Już nie mówię o walkach we frikach, tylko mówię o takiej walce półfrikowej, ale jednak sportowej. Wiesz, na pewno walka w walce jest równa, nierówna, ale na pewno bym, jeżeli chodzi o walkę, bym, jakby się wszystko zgadzało, to bym się zgodził, czy byśmy mogli rozmawiać. No na pewno nie będę z siebie robił debila i gdzieś się z kimś tam wyzywał, ubliżał, a dzień później ze sobą pił kawę, czy jadł obiad, bo nie przeszłoby to. Ale jeżeli chodzi o walki sportowe, to wiadomo, skupiam się na razie na boksie, mam jakieś ambicje, mam jakieś aspiracje, mam jakieś chęci i myśli. I jeszcze chcę tutaj trochę poboksować, powalczyć, ale nigdy nie mówię nie, tak? Jakby się pojawiała jakieś propozycje, zapytania, to będziemy myśleć. Na razie jestem skupiony na 15 marca. Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam.